Cześć, z tej strony Agata i Paweł z Apetyt na Podróż. Jesteśmy właśnie w trakcie rocznej podróży po Azji i serdecznie zapraszamy do śledzenia jej na YouTube. Pogoda przestała nam dopisywać, dlatego tym razem pokażemy miasto Ubud. Jak wygląda? Przejdziemy się ulicami, zobaczycie piękne rzeczy, ale też takie, które nas, albo przynajmniej mnie, irytują. Na każdym kroku oczywiście są restauracje, pamiątki. To, co polecamy, to na pewno warungi. To jest tańsza wersja restauracji. Piękna architektura na każdym kroku i bardzo dużo turystów, których słychać. Wiadomo z jakiego kraju. Policja kieruje ruchem i to jest normalny, codzienny ruch właśnie w Ubud. Dużo się ludzi tutaj kręci. Tutaj pan sprzedaje na przykład bilety na wieczorne spektakle kulturowe, które są bardzo fajne. Koszt, z tego co kojarzę, 200 tysięcy. Tutaj targ i na każdym kroku coś do jedzenia albo do kupienia. No i ta architektura, to mnie cały czas, ja cały czas to podziwiam i cały czas jestem po prostu w niebie, bo ja uwielbiam takie detale. I jest tu całkiem sporo takich właśnie tego typu uliczek ze wszystkim i te rzeczy są przepiękne. I od razu mój tip, targowanie się, a moje... No powiem to, znienawidzone zdanie to, a ile dasz? Podczas pytania o cenę oczywiście. Główny środek transportu na wyspie? Oczywiście skutery. Koszt to zależy na ile dni i gdzie się wypożycza. Od 70 tysięcy w górę, nawet widzieliśmy za 120, my wypożyczyliśmy za 80. Oprócz tego można oczywiście taksówkę sobie wynająć na zwiedzanie, a my właśnie będziemy kupować przejazd do kolejnego miejsca z Ubud. Ceny to jest taksi, czyli oczywiście prywatnie, samemu, wygodnie można jechać, albo shuttle bus, nieprywatnie i też wygodnie, ale to co chciałam jeszcze pokazać to są wycieczki, na przykład na Nusa Penida 1300, i tutaj jest ogólnie dużo, spora ta oferta. Ona manty 1 200 000 i tak dalej. O, proszę bardzo. Wycieczki chyba zaczynają się od 1 000 000, ale zakładam, że im więcej osób, tym cena jest do negocjacji. Zresztą ta cena też na bank jest do negocjacji. I taka rada. Jeżeli idzie się na spacer, to warto się zgubić, iść przed siebie, nieważne gdzie, i się znajduje takie perełki właśnie. Tutaj nazwa. I takie korki o 15.40. Wieczorami też są takie korki, ciężko się przycisnąć, nawet skuterem. No i trąbienie jeszcze to okropne. Dlaczego Ubud? To bardzo dobra baza wypadowa do większości atrakcji turystycznych. Gdzie my jesteśmy? Na plantacji kawy Luwak. Jest ona bardzo popularna, ponieważ jest to kawa z... Gówna. Tak, takiego jednego zwierzątka. Ale pali słynie z tej kawy. Dlatego właśnie stwierdziliśmy, że trzeba wypić główienko. Znaczy, zaraz opowiemy, jaki to jest proces ogólnie produkcji tej kawy. Tak, bo tutaj mamy... Bo to jest takie specyficzne. Tak. Tutaj mamy panią, która jest naszą przewodniczką tutaj. Pani mi tu przerwała, bo to są owoce typowo balińskie. Podobne do kiwi, ale to nie kiwi. Jest brązowe w środku, ma też pestki. Jest bardzo, bardzo słodkie. Coffee tree. Yes. Arabica. Arabica. Arabica.
Pierw mieliśmy krótki tur po ogrodzie, gdzie zobaczyliśmy przykładowe rośliny, które są tutaj uprawiane. Oczywiście kawa, arabika, ale także i robusta. Cynamon, a raczej drzewo cynamonowe, z którego kory produkuje się właśnie cynamon. Wanilia, imbir, kurkuma, drzewo hibiskusa wraz z kwiatami, taro i jego właściwości. Generalnie wszystkie wspomniane rośliny są prozdrowotne i przewodniczka nam opowiadała o ich właściwościach i zastosowaniu w lecznictwie. Arabika, a tutaj jest robusta, ma zupełnie inne liście niż arabika. Na terenie w całkiem sporej klatce trzymany jest luwak. Jest to mały nadrzewny ssak żyjący w regionach Azji Południowo-Wschodniej. Są one roślinożercami, ale czasami jedzą także owoce kawowca, które zawierają ziarna kawy. Po strawieniu owoców luwak wydala ziarna wraz z kałem. Ziarna kawy zbierane z odchodów luwaka są starannie oczyszczane, myte i suszone. Następnie przechodzą przez proces prażenia, który jest standardowym etapem w produkcji kawy. Jest ona jedną z najdroższych kaw na świecie. To są ichne pola ryżowe i ogólnie goździki tutaj rosną. No pięknie. Chyba telefonem zrobimy sobie zdjęcie, bo są oczywiście takie spoty. Tutaj pani nam proponuje, że zrobimy sobie zdjęcie i robimy. Wprowadzanie generalnie trwa chwilę. Tak się nazywa plantacja. I tutaj pokażę menu. To jest zestaw testowy. Czyli tak, jest 5 herbat, jest czekolada, 4 kawy, niestety nie ma luwaka. Natomiast, można coś przykąsić. Ceny no trochę zawyżone, oczywiście. Luwak kosztuje 50 tysięcy. I tak, właśnie wzięliśmy sobie ten zestaw testowy plus jednego luwaka, czyli kawę z główienka. I z takim widokiem jest po prostu genialne. Tylko szkoda, że nie ma słońca. I już mamy zapodaną kawę. To jest luwak. Tutaj mamy herbaty, kawy. Tak jak jest tam na zdjęciu zresztą pokazane. Rekomendacja. Pierw próbujemy luwaka, później balińską, żeby można było porównać. A następnie lecimy herbatami tutaj kółeczko. Gotowy na kawę z główienka? Ja spróbuję pierwszy w takim razie. O. To jest prawdziwa degustacja, proszę Państwa. Ale może coś powiesz do kamery? Nie wypijaj jej całej tylko. Nie no. Normalny smak. Niewiele się różni. Jest kwaskowa. Znaczy kwaśna taka. I to by było na tyle. Nie czuć jakiejś tam ogromnej... No może nie jestem znawcą kawy, także no... Nie. Znaczy wiecie, my uwielbiamy kawę pić, tak. Ale to jest tak jak wino, no nie? Lubimy wino i jest albo dobre, albo złe. Ale się na tym nie znamy i nie wiemy, który to rocznik, i który to luwak, i który albo to główienko. Albo jest posmak tutaj śliwki, czekolady i czegoś, no. Nie pachnie jak główienkiem, więc to jest plus. No zresztą oni to obierają, no, bez przesady. Myją, no to jest... Obróbka jest... Ja generalnie nie lubię pić kawy bez mleka, no ja tutaj mamy czarną. Ale jest mocna. Tak, jest mocna i jest taka kwaśnawa. Tak. Jest kwaśnawa, tak. Ja nie lubię kwaśnej kawy, więc... Luwak niestety ci nie pasuje. Ale mieliśmy porównać to do balińskiej, więc od razu to robimy, żeby nie wyszło 5 minut. No i ta nie jest kwaśna. Powiem tak. Chyba wolę balińską. Spróbuj. Znaczy,
lepsza? No jest inna, czy jest lepsza? Jest inna, no, znaczy... W smaku jest inna, jest taka, taką jak my pijemy najczęściej, z dodatkiem mleka. No a to jest kwaśna kawa, po prostu to jest kwaśna kawa, a kwaśna to jest rebusa? Robusta. Robusta, no a nie rebusa, przepraszam. No, także jest kwaśna. Jak ktoś lubi kwaśną kawę, to tak, może wypić. Tak, jeżeli ktoś lubi robustę, to jest na 100% kawa dla niego. My wolimy arabikę na przykład, więc to jest delikatniejsza kawa. Więc o, no tyle się znamy na kawie. Dwa rodzaje. Tak, smak kwaśna, gorzka, słodka. Tak. Jak spróbujemy wszystko, to powiem co i jak, co było najlepsze. Jesteśmy już po degustacji, opróżniliśmy filiżanki, wszystkie. I teraz tak, co nam smakowało? Lemongrass tea i vanilla coffee. To są nasze dwa topy. Pawłowi jeszcze turmeric tea smakował, a mi mangosteen, tylko jakby tutaj dodać trochę miodu. To by była petarda. Ginger to był taki mocny, tak nas gryzło w gardło, że to wow. No a luwak, no to tak jak powiedziałam, no kwas. Ale spróbowaliśmy. Trzeba wszystkiego próbować. Jest i luwak. Wyszedł tym razem. Tak, w klatce. Niestety w klatce. Znaczy plus jest taki, że ta klatka jest całkiem spora, a są tylko dwa. Ale mimo wszystko maminkę taką bardzo smutną. Tak kończymy ten krótki odcinek. Jeżeli Wam się podobał, to wpiszcie w komentarzu luwak. Próbowaliście kiedyś kawy luwak? Co myślicie o tego typu miejscach? Buziaki dla Was!